W pewnym mieście w Hiszpanii żyła sobie pewna pobożna kobieta. Jak na Hiszpanię przystało, miała objawienia Pana Boga, bo w tym kraju dosyć często różnym ludziom to się zdarza. Jako że była katoliczką, nie była kobietą bogobojną i posłuszną Kościołowi, udała się do swojego biskupa, aby mu o tym powiedzieć i zapytać o to, co ma z tym zrobić. Udało jej się w końcu dostać do biskupa po długim oczekiwaniu, stanęła przed ekscelencją i opowiedziała wszystko, co jej się dzieje, że ma objawienia, że Pan Bóg do niej mówi i tak dalej, i tak dalej. Biskup, który był człowiekiem bardzo mądrym, bardzo wykształconym, bardzo wybitnym teologiem, powiedział: czy wie Pani, że ja jako biskup w tej diecezji mam prawo oceniać i decydować, jakie objawienie jest prawdziwe, a jakie nie? Pani pokornie powiedziała: tak wiem, dlatego przyszłam. Czy więc zgodzi się Pani, żebym poddał badaniu te Pani objawienia, żebym sprawdził, czy one rzeczywiście pochodzą od Pana Boga? Kobieta powiedziała: oczywiście, bardzo chętnie się zgodzę, właśnie po to przyszłam. Otóż proszę Pani, chciałbym, żeby Pani zrobiła test temu Bogu, który się Pani objawia, i kiedy będzie następne objawienie, żeby zadała mu Pani pewne pytanie. Po tym pytaniu okaże się, czy to naprawdę Bóg, czy nie. Kobieta powiedziała: bardzo chętnie tak zrobię. Proszę mi powiedzieć, o co mam zapytać Boga, kiedy znowu mi się objawi. Otóż proszę Go zapytać, powiedział biskup, aby Pani powiedział, jakie grzechy mam. W sensie, jakie grzechy ma Pani biskup, ten, z którym Pani teraz rozmawia. Jeśli to jest Bóg, no to będzie wiedział, jakie mam grzechy. Jeśli to nie jest Bóg, nie będzie wiedział. Więc proszę zapytać i proszę do mnie przyjść powtórnie za jakiś czas po tym objawieniu i tylko mnie, oczywiście w ogromnej dyskrecji, powiedzieć, o jakich grzechach biskupa wie ów Bóg. Pani podziękowała, radosna wróciła do siebie do domu i czekała na kolejne spotkanie z Bogiem. Po miesiącu znowu umówiła się z biskupem, odczekała swoje w kolejce i weszła do jego gabinetu. Biskup od razu ją poznał i zapytał, czyżby znowu objawił się Pani Bóg? Pani powiedziała bardzo pokornie: tak, znowu widziałam się z Bogiem. Czy zadała mu Pani pytanie, o którym mówiłem? Tak, zadałam. I co odpowiedział Bóg? Bóg kazał księdzu biskupowi powiedzieć, że przy ostatniej spowiedzi o wszystkich grzechach księdza biskupa zapomniał i już nie pamięta. Teologia to jest bardzo ważna rzecz. Wiedza o Bogu, próba zrozumienia tego, kim Pan Bóg jest, to są naprawdę strasznie ważne rzeczy i bardzo warto ich poszukiwać, zgłębiać, stawać się coraz bardziej mądrym, rozeznanym w tych sprawach. Ale nie oszukujmy się. Najważniejsze w Panu Bogu to jest doświadczyć Jego miłosierdzia.